będziecie tak na żywo uczestniczą w budowaniu Dnia Papieskiego, bo tak naprawdę tu się to zaczyna. Te ponad 20 ton materiałów zostaje rozpakowanych, rozładowanych przede wszystkim z tych tirów, przerobionych na mniejsze cząstki i znowu załadowane. Powiedz mi, czym się zajmujesz na obozie pracy? Pakuję. Co pakujesz? Sztangą? Jak widać, pełne plecy. Pakuję wszystko, co mi postawią na stole. Czyli dokładnie na czym to polega? Papiery wartościowe, naklejki i inne takie. Czy to jest ciężka praca? Oj, niesamowicie. Spójrzcie tylko, jak wyglądam. Fatalno. Te materiały, które wy pakujecie, idą do wszystkich parafii w Polsce, do wielu, bardzo wielu szkół w Polsce, do różnych instytucji, do urzędów miejskich, zwłaszcza tych miast, które gościły Jana Pawła II. Te materiały idą do wszystkich polskich parafii w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Szwajcarii, w Niemczech, we Francji, czyli tam, gdzie są Polacy. Na tę chwilę kończymy ostatni karton na dzisiaj. Mam nadzieję, że jest ich bardzo dużo, chociaż nie mam pojęcia, ile teraz zrobiliśmy. Wszyscy razem. Dlaczego przyjechałaś na obóz pakerów? Co cię ściągnęło? Co cię skłoniło? Ludzie i fajna praca. Bardzo lubię tak grupowo, na szybko wszystko robić. Sortujemy obrazki, które potem będą używane do rozprowadzania ich w koperty. Mam świetnego partnera przy pracy i idzie nam świetnie, po prostu produkcja idzie pełną parą. Co robisz teraz? Wyjmuję obrazki po 50. A jakie zajęcie dzisiaj było najcięższe dla ciebie? Układanie obrazków, żeby się wszystko nie poprzewracało. No oczywiście nie tylko pracujemy, jak wiadomo, chodzimy również do kina, na jakieś pogodne wieczorki, imprezy, typu tam wyjście do klubu. Są tacy, którzy są tutaj trzeci raz. To mnie osobiście bardzo też buduje, bo to znaczy, że jest im tu dobrze, że Warszawa i to, nawet że jest ta ciężka praca, to ich nie zniechęca. Wręcz nawet chyba przeciwnie i ciągle też mnie podbudowują. Pani Marzeno, damy radę, damy radę. Tym tak zwanym pakerom, czyli tym, którzy pakują te wielkie ilości materiałów, bo jest ich ponad 20 ton, wielkie uznanie. Wiecie, co to znaczy? Umiecie dawać z siebie dla innych.